Witajcie, pragnę Was powitać ja i Kosa, czyli zegarek Casio GIA100. Chciałem dzisiaj Wam powiedzieć fajną taką ciekawostkę odnośnie, co tak naprawdę jest ta środkowa tarcza. Po co to jest, o co tu z tym chodzi, po co w ogóle ona jest zastosowana w tym modelu, jaki był tego zamysł producenta. No i oczywiście czy z tej funkcji korzystamy, a raczej bardzo rzadko z niej korzystamy. Ale chciałbym Wam wytłumaczyć w formie ciekawostki, porady oraz po prostu w formie poradnika, jak tego używać. Tylko od razu mówię, że to nie jest żadna nowość. To już kiedyś było przez wiele osób nagrywane, przez wiele osób było to pokazywane. Natomiast tu mi to nie o to w tym filmie chodzi. W tym filmie chodzi o to, żeby Wam w ogóle wytłumaczyć nowym osobom, które dopiero wchodzą w temat zegarka Casio GIA100, które w ogóle, bo też zdaję sobie z tego sprawę, że Casio GIA100, zegarek Kosa, jest zegarkiem, który jest bardzo, znaczy jest on bardzo, bardzo dużo popularny, tylko po prostu na chwilę obecną jest to taki zegarek niszowy. Wszyscy interesują się tylko tymi zegarkami G-Shocka z wyższej, średniej półki. To jest takie fajne, takie w ogóle. No po prostu o tych Kosach ostatnio tak zapomnieliśmy. Jest to zegarek typowo niszowy, typowo zegarek do prac, do używania w różnych ciężkich i trudnych warunkach, nawet w takich, do których ten zegarek nie został przeznaczony. Ale już nie o to tu chodzi. No, nie ukrywajmy, jest to zegarek solidny, fajny, dobrze wykonany, ale nie jest to zegarek nieśmiertelny. Ale nie o tym ten film, natomiast film będzie o tym tajemniczym kółeczku, o wykorzystaniu tego tajemniczego kółeczka. Co to jest, jak z tego korzystać i w ogóle po co z tego korzystać? Zapraszam serdecznie. Witajcie z lasu. To mój zestaw podróżny, Kosa, licznik oraz nawigacja rowerowa. Natomiast mamy już wrzesień, tak naprawdę zaczęła się jesień. Natomiast tego jeszcze nie widać po lasach, tego nie widać po pogodzie, ponieważ jest wyjątkowo ciepły miesiąc. Właściwie to już koniec września 2023 roku. Bo jeżeli ten film będziecie oglądać za kilka lat, to żebyście wiedzieli, kiedy mniej więcej to było nagrane. Ale wracając do tematu naszej kochanej Kosy, naszego zegarka. Powiem tak, jest to zegarek z dużym sentymentem, jak już wcześniej o tym mówiłem. Ten zegarek mam praktycznie, jest moim pierwszym G-Shockiem. Moją pierwszą taką zajawką na te zegarki. No i co Wam mogę o tym opowiedzieć? Przede wszystkim wskaźnik prędkości. Prędkościomierz. No to jest oczywiście to, ta tarcza środkowa, przypominająca moim zdaniem, bardzo przypominająca kokpit samolotu, a właściwie jeden ze wskaźników z kokpitu samolotu. Natomiast za wskaźnik prędkości odpowiada również to kółeczko po prawej stronie. Ten pokazuje gdzieś no do 100 szybkość, w zależności czy to są mile czy kilometry, to już bez znaczenia, ponieważ nie podawany jest jednostka, że tak powiem, ile to jest kilometrów, czy mil, czy czegoś innego, stóp na przykład. Po prostu jest podana w dziesiętnych ilość, tu jest podana w setnych w tym kółeczku, natomiast jeżeli mamy ponad 1000, jest to już tak zwany mach, który się zaświeci nam oczywiście, a dokładnie 1124 km na godzinę, to jest właśnie jeden mach. Tak to jest akurat w tym momencie przyjęte w tym zegarku. I wtedy zaświeci, oczywiście pokaże nam na tym kółeczku, plus to, plus ten wynik i zaświeci się nam ta ikonka macha, że jest to już osiągnięty jeden mach. No ale natomiast to ma też swoje ograniczenia akurat w tym zegarku, no bo nie ukrywajmy, że powyżej, z tego co mi wiadomo, to powyżej, tak do 2000, nawet niecałych chyba bodajże. Dokładnie jest to zakres od 0 do 1998. W taki właśnie to sposób wygląda. Jeśli będzie więcej, to zaświeci, to wskazówka pokaże nam over i nic nam nie pokaże, nie?
Czyli to też jest w pewnej skali, od do. Nie jest to tak, że nam pokaże na przykład trzy machy, czy cztery machy, już nie. No i tak to właśnie wygląda. Tylko pytanie brzmi, dlaczego kosa? Dlaczego w tym zegarku ktoś dodał aż tak zaawansowany stoper tak naprawdę? Bo to stoper nam pokazuje i odpowiada za wskaźnik prędkości. Dokładnie mówi nam, w jakim czasie przebyliśmy, z jaką prędkością dany odcinek terenu. Czy to w bieganiu, czy w rowerze, to akurat jest bez żadnego znaczenia. No i teraz, moi drodzy, słuchajcie, jest taka sprawa. Możemy sobie ustawić oczywiście dowolno. Ja to Wam wytłumaczę, jak to dokładnie wygląda. Wszystko Wam dokładnie wytłumaczę. Za chwilę to zrobię. Jest sprawa taka, że dlaczego akurat taki zamysł był w producenta G-Shocka? Moim zdaniem kosa jest to tak, to nie jest zegarek awiator, mówię od razu, ale w tym zegarku producent sugerował się tym, żeby go zrobić troszkę na wzór takiego samolotu, bo nawet te zegary przypominają prawy, lewy, kółeczka, taki licznik, żeby ten design był taki wyjątkowo fajny. No i producent, moim zdaniem, postanowił właśnie go urozmaicić w ten sposób. A jeżeli już robimy prędkościomierz, no to powinien on pokazywać prędkość, tak? Więc wpadli na pomysł, żeby zrobić, obliczyć ze stopera prędkość poruszania się. Jest to bardzo fajny pomysł. Tylko że mało kto o tym wie, a już jeszcze mniej ktokolwiek z tego korzysta. To tyle a propos mojego nagadania się na temat Casio G-Shocka GA100 i tego wyglądu. Dla zainteresowanych, jak to działa, zaraz opowiem. Tak jak już wcześniej wspominałem, było o tym sporo filmów, ale żaden film nie mówił o tym wprost, a ja w moim filmie chcę o tym powiedzieć właśnie wprost. Jak to działa? A więc do dzieła. Tylko znajdę sobie jakąś miejscówkę, bo nie sposób jest trzymać jedną ręką zegarka, drugą ręką kamery i pokazać Wam te funkcje. Na chwilę znajdę miejscówkę i do Was wracam. No i jestem, witajcie. Z racji tego, że znalazłem kopiec kreta w środku lasu, wbiłem swój statyw do kopca kreta. No i mam ręce obie wolne. No i mogę Wam zademonstrować wskaźnik prędkości zegarku GA100 Kosa. Nie wiem jak z ostrością, bo trochę mamy słoneczny dzień, a kopiec kreta akurat w dogodnym miejscu nie jest, ale mało to istotne, ważne, że mam ręce wolne i mogę Wam przedstawić, jak to wygląda. Dobrze, także może odsunę, będzie lepsza ostrość, także słuchajcie, moi drodzy. Przechodzimy do funkcji stopera, modę, mamy stoper, mamy lap, czyli ciągłość oraz, a zaraz akurat mi się tu włączył stoper, to człowiek się przyzwyczai troszkę do tych innych zegarków i w każdym tym innym zegarku się inaczej te obsługuje. A jeszcze raz, no przejdziemy do stopera. Stoper, musimy to skasować, ta lap i split time. I teraz słuchajcie, o co chodzi. Włączam, pokażę najpierw jak to działa, zdemonstruję. Włączamy stoper. Na przykładowo czekamy te 5 sekund, zatrzymujemy stoper. Wskazówka prędkości odchyliła nam się na 80, 90, chyba na 100. No możemy uznać, że to jest 100. Czyli tylko, że w jakim teraz mamy i jak mieliśmy ustawioną jednostkę. Mamy 100, czyli że prędkość 100. Czas znamy, ale nie znamy tej jednostki, czyli ile metrów pokonaliśmy. Czyli tak, przez 5 sekund i 311 tysięcznych sekundy z prędkością 100 km na godzinę pokonaliśmy ile? Bodajże 100 metrów mam ustawione, zaraz zobaczymy. Teraz tak, możemy to skasować, zaraz Wam pokażę. No też nam skasowała prędkość. Zaraz Wam pokażę. Teraz tak, przytrzymujemy bodajże adjust. Tak, i mamy distance 0, 1, czyli 100 metrów. Dobrze.
Czyli dokładnie, czyli 100 metrów. Pokonaliśmy 100 metrów w tym czasie. Dla przykładu możemy sobie tu ustawić na przykład, nie no, jak będzie już w... No już jestem z powrotem, bo musicie wybaczyć, moi drodzy, ale znajduję się w lesie, a tak się zdarzyło, że przebiegały obok sarny i troszkę mnie wypłoszyły, więc musiałem na chwilę przestać nagrywać, ale takie są uroki fauny i flory naszej nakochanej natury, no i też nagrywania w lesie filmu. Słuchajcie, więc tak, ustawimy sobie. Dystans na kilometr. Nie na 99, a też zakres mamy do 99 km. Jednostki nie mają znaczenia. Zakres do 99. Bo to mogą być kilometry, mile. Na no, różne pomiary prędkości. Jakie tylko oczywiście istnieją, więc damy sobie jeden, zatwierdzimy. A teraz sobie zrobimy taki testik. Puszczamy. Kosa w trawie. Puszczamy stoper i przemieszczamy się. Przykładowo jedziemy rowerem. Zatrzymujemy się. W ciągu 11 sekund i 598 tysięcznych, ponieważ kosa jest zegarkiem bardzo dokładnym, nawet do tysięcznych, musimy się jeszcze dobrze przyjrzeć, ponieważ zaświeciły się nam w kółeczku dodatkowe informacje, mianowicie 100, 200, 300, 300, 10, czyli dystans 1 kilometra w ciągu 11 sekund i 598 tysięcznych, czyli tam w sumie niecałych 12 sekund, pokonaliśmy z prędkością 310 km na godzinę. O, tak to właśnie wygląda. Jeżeli przekroczymy, no w moim przypadku mówię tak kilometrów, bo tu chodzi, bo my taką ogólnie w Polsce i w Europie używamy tych kilometrów, to wtedy zaświeci się nam mach. Jednak ograniczenie tej prędkości, czy bez jednostek, jest do 1998. Mówię to od razu. Ale tak, żeby się mach zaświecił, to zaraz zobaczymy. Wyzerujemy to i spróbujemy jeszcze raz. Jedziemy. Musicie też zwrócić uwagę, żeby ta wskazówka prędkości była dokładnie na zerze. Bo nie w każdym modelu, nie u każdego, jest nieraz ten model się rozkalibruje i ta wskazówka nie jest na zerze. Zaraz Wam pokażę, jak zrobić, żeby ona na danym zerze się znalazła. Zatrzymujemy. No i teraz mamy ze 100. Tylko wskazówka nam tutaj, moi drodzy, zasłania, że jest jakieś 180 prędkość. 180 będzie. Czy musimy zmienić? Poczekajcie. Nie tak. Zerujemy. Wyzerujemy. Przyciskamy. Adjust. I sobie musimy zmienić tutaj na 0. I na 100 metrów. To będzie najłatwiej nam. I teraz ruszamy. I zatrzymujemy. No nie mamy jeszcze macha. To wyzerujemy jeszcze raz. I zatrzymujemy. Nie mamy macha. Będzie to trochę trudno może złapać, ale też nie mamy macha, chociaż już prędkość jest znacząco wysoka. Wow. Też nie mamy macha. Mamy już 1000. Widzicie, mamy już 1030.
ale jeszcze nie mamy macha. Prawdopodobnie trzeba by było zmienić. Teraz mamy macha. Zmienić. Ale mamy macha. Złapaliśmy go. Mamy teraz tak. 1100, 200, 300, 1500 i 0. 1500 w naszym przypadku kilometrów, czy mil, czy danej prędkości, ale mamy macha i o to właśnie chodziło. No. Głównym zamysłem prosto było moim zdaniem upodobnienie tego zegarka do takiego, tak jakby awiatora. Chociaż sytuacja sama się zweryfikowała i ten zegarek raczej sportowcy czy piloci samolotów nie używają, tylko raczej przeciętni użytkownicy, ale jego popularność naprawdę, naprawdę jest wysoka, że tak wam powiem. Zaraz go musimy też wyzerować, czyli tak, ale miałem wam wspomnieć, moi drodzy, jak zrobić, żeby ta wskazówka była dokładnie na zerze, bo nieraz się rozkalibruje i nie jest na zerze. O, już wyłączyliśmy przypadkiem, no, ale już nieistotne, wyłączymy, wyzerujemy i wyłączymy. I teraz słuchajcie, tak, przechodzimy do timekeepingu. I teraz tak, przytrzymujemy forward bardzo długo i teraz tak, mamy coś takiego jak sub hasset i teraz patrzymy się, ta wskazówka górna musi się znajdować idealnie na godzinie 12. Jeżeli się nie znajduje, przyciskamy wtedy mode, zobaczcie co się dzieje, wskazówki naszej kosy i minutowa, i sekundowa muszą, i godzinowa, przepraszam, bo sekundowej nie mamy, muszą idealnie zgrać się na godzinie 12 wszystkie. Jeżeli się nie zgrają, to najpierw ustawiamy je przyciskami. Najpierw oczywiście minutowo i godzinowo, a dopiero później po potwierdzeniu ustawiamy wskazówkę prędkości. O, widzicie? To jest mega ważne, ponieważ jeżeli tego nie będzie, to wskazówki godziny analogowej nie będą się zgrywać z godziną cyfrową na tym zegarku. To jest właśnie mega ważne, więc raz na jakiś czas radzę sprawdzić, czy to się nie rozkalibrowało pod względem jakiegoś upadku, podczas wymiany baterii, jakiegoś, nie wiem, rozmagnesowania, wstrząsów. No różnie to bywa. Czasami to się potrafi rozkalibrować, a czasami jest to bardzo, bardzo długo w dobrej kondycji. Czy tak to wygląda? No i potwierdzamy to adjustem. No i normalnie ustawi się nam godzina. Na prawidłową. O, i wróciła nam wskazówka na zero. Tak to wygląda właśnie w zegarku GA100. Czyli to jest taki wskaźnik prędkości. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem, jak to działa bezpośrednio, bo w wielu filmach na YouTube można to znaleźć, ale nie było to nigdy powiedziane otwarcie bezpośrednio, tylko trzeba było tego szukać. Ja sam tego wielokrotnie szukałem w filmach na YouTube. Kiedyś jeszcze, jak pierwszy raz nabyłem swoją kosę, tych informacji nie mogłem bezpośrednio znaleźć, a oglądanie filmiku, który trwa, nie wiem, z 30-45 minut czy krócej, niektóre. Ale akurat wyłapać ten moment, w którym było o tym mówione, no to moim zdaniem było trochę, dla takiego laika jak dla mnie, nie było to komfortowe i łatwe. Dlatego postanowiłem, że przekażę wam taki oto filmik bezpośrednio. Ja lubię to kosy na tym pasku natowskim. A tu się coś... Nie wiem, nie wszyscy lubią, ale ja bardzo lubię. Ona jest bardzo ładna na tym pasku. Podoba mi się po prostu. Przede wszystkim też jest wygodna. Jest to bardzo fajny zegarek, nie wyobrażam sobie tego zegarka z kolekcji swojej. Szczególnie, że ich wartość tych zegarków jest w chwili obecnej stosunkowo niewielka, więc nie wyobrażam sobie tego zegarka nie z kolekcji swojej usuwać. Nie? Tak to mniej więcej wygląda, moi drodzy. Tak więc dzięki za uwagę. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i
Do następnego filmu. Pozdrawiam Was serdecznie z tego oto lasu przy niedzieli, przy wrześniowej niedzieli, wiosenno-jesienno-letnie. Cześć!